Witam szanownych Państwa w Przemyskim Towarzystwie Kulturalnym. Na kolejnym spotkaniu, drugiej odsłonie spotkań z cyklu Wydarzenia i Ludzie Europy Karpat. Za chwilę o tych ramach tematycznych powie nam inicjator tego cyklu coś więcej. Ja tyle tylko dodam na początek, zachęcając Państwa do słuchania, że z duszą na ramieniu przystępuję do rozważania tego, co ta sztuczna inteligencja może z nami zrobić. Ale mam nadzieję, że się temu umiejętnie oprzemy i że nam nasi paneliści pomogą zapanować nad tym bardzo, bardzo tajemniczym i skomplikowanym tematem. Poproszę o głos pana marszałka Marka Kuchcińskiego, żeby opowiedział o ramach tematycznych, w których to dzisiejsze spotkanie się mieści. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, spotkanie dzisiaj, spotykamy się dzisiaj i gościmy dwóch profesorów, jednego historyka, teoretyka literatury, znawcy, jednego chyba z najlepszych znawców polskich literatury emigracyjnej XX wieku, Krzysztofa Dybciaka, profesora Uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego i profesora Andrzeja Zywertowicza, socjologa, doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Andrzeja Dudy, profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. I rzeczywiście temat jest wyzywający, że tak powiem, bardzo ciekawy w związku z tym, ponieważ to jest próba, przynajmniej w mojej idei, to jest próba pogodzenia czy spojrzenia z perspektywy doświadczeń i dorobku cywilizacji naszej wyrażającego się w kulturze czy w literaturze i kulturze w zderzeniu z tym, co nas spotyka od 2 czy 3 lat już bardzo gorąco, także i właściwie w każdym domu, w każdej rodzinie, w każdej szkole, czyli przejściem z cywilizacji analogowej w cyfrową, gdy okazało się, że online musimy, prawda, uczyć dzieci. Nie wszyscy w domach mają komputery i stąd od razu wielkie wyzwania. Internet zaczyna i media społecznościowe zaczynają dominować czy górować także w takiej przestrzeni jak Ziemia Przemyska, czy w ogóle Europa Karpat, ponieważ to spotkanie jest z cyklu Ludzie i Wydarzenia Europy Karpat i ono jest w pewnym sensie kontynuatorem cyklu spotkań, które odbywały się w ubiegłym roku po reaktywacji Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego z 20-letnią prawie przerwą towarzystwa, które w tym miejscu kontynuowało dzieje czy dorobek komitetów obywatelskich. W naszym przypadku Przemyskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność w 1989 roku, który przeprowadził udane wybory w czerwcu 1989 roku i tutaj w byłym już klubie EMPIK Towarzystwo Kulturalne zaczęło swoją działalność, także organizując cyklicznie tak zwane otwarte fora obywatelskie z prezydentami miasta Przemyśla, spotkania polityczne, ale także i kulturalne z różnymi autorami książek, wydawcami i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie zwracaliśmy uwagę na te osoby i te postaci, które nie były do tej pory w tamtej rzeczywistości obecne w życiu publicznym, a więc wyrastające z opozycji solidarnościowej, czy w ogóle opozycji antyreżimowej. Dzisiaj, proszę Państwa, patrząc na mapę, Europa Karpat to przecież nie są tylko góry, to jest cały obszar Europy Środkowej, który tak nas zafascynował, gdy mogliśmy wędrować między Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią czy Czechami i na Bałkany.
także na Ukrainę, czy no, na Białoruś już nie da rady, ale na Kaukaz, czy do państw bałtyckich, tak nas zafascynował, że uznaliśmy, że warto kontynuować spotkania dotyczące właśnie współpracy, czy pogłębienia współpracy w środowisk, nie tylko instytucji państwowych, ale także środowisk i ludzi wywodzących się z tego obszaru. I stąd ludzie i wydarzenia Europy Karpat. Wydaje się, że jest wiele cech charakterystycznych, które nas łączą, no ale świat współczesnych technologii jest kwestią globalną i także my, ludzie Europy Środkowej, ludzie Karpat, także z ziemi przemyskiej czy z Podkarpaciem związani, musimy nadążać i móc na ten temat rozmawiać także i tutaj, a więc nie tylko będąc narażeni, że tak powiem, na kontakty, wzajemne kontakty ze światem przez internet, przez Twittera, czy Facebooka, czy przez telewizor, ale także w rzeczywistości, by porozmawiać o tym. Dziękuję bardzo. Spotkanie ma formę panelu specjalistów. Zatem poproszę najpierw profesora Zybertowicza o wprowadzenie, potem o... A jednak kolejność zmieniliście, tak? Czyli profesor Dybczyk najpierw, potem profesor Zybertowicz, potem wymiana zdań między nimi i jeśli państwo uznacie, że macie coś ciekawego do powiedzenia, to w tej trzeciej części panelu także i państwa dopuścimy do głosu. Po tym panelu odbędzie się promocja książki profesora Zybertowicza, którą już widzę, niektórzy z was mają przy sobie. Zapraszam. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, wystąpienie w tym miejscu wyjątkowym, w znakomitym towarzystwie. Dlatego mówię pierwszy, bo tu jak Jan Musiał, senator Musiał powiedział i prezes Towarzystwa Kulturalnego, no te perspektywy rozwoju nowych technologii są dość przerażające. Pan profesor Zybertowicz jest świetnym znawcą, to znaczy kimś, kto trzeźwo na nie patrzy, a więc także też z pewną dozą pesymizmu. No to moim zadaniem jest trochę tak jakby, bo profesor jakby ostrzega, to jest ostrzeżenie jego funkcja, jego książek, a moim zadaniem będzie to jakby państwo oswojenie z tą nową sytuacją i tak trochę optymizmu może przekazania, ponieważ ja zajmę się tym trochę historią, prawda? Jakie fakty, zjawiska, procesy zachodziły w trakcie właśnie dialogu, spotkania nowoczesnej techniki i kultury, zwłaszcza kultury artystycznej i sztuk. Bo tym się zajmuję, prawda? No, na początku właśnie takie jakby dumnie mówiąc założenia metodologiczne moje i podmiot i podstawowe jakby wartości to realizowane. Prawda? Ja jak widziałem, intencją organizatorów spotkania jest doprowadzenie do najnowszych jakby czasów, ale też pewne tak sformułowanie pewnych prognoz dotyczących no, najbliższej przyszłości, zwłaszcza zagrożeń dotyczących przyszłości. No, tu ja tak powiem, to na panu profesorowi przekażę, natomiast ja nie mam, tak, jestem antytalentem technicznym ogólnie. Moja wiedza o technice jest bardzo amatorska, zwłaszcza o nowych technikach, jak się coś w domu zepsuje, to ja nie potrafię naprawić. No, komputer zepsuty to już jest tragedia. No to świadectwem tego mojego konserwatyzmu nagannego są nawet te notatki ręczne, jak państwo widzą, robione, bo jeden mi się zepsuł komputer, drugi nie drukuje, no więc ja nie potrafię, musiałem ręcznie pisać. To po pierwsze, nie mam też takich talentów prorockich, chociaż zajmowałem się w swojej twórczości naukowej na początku katastrofizmem, a katastrofizm takim nurtem w kulturze polskiej i europejskiej, całej zachodniej, no, który formułował pewne koncepcje czy wizje przyszłości, dość pesymistyczne zresztą. Ale ja nie. Zacząłem od tych uwag osobistych, ale podmiot poznający, człowiek poznający jest człowiekiem istniejącym, prawda? I ta sytuacja egzystencjalna wpływa na jego działania poznawcze, procedury intelektualne. Tak. Myślę, że to jest sensowne mówienie o najnowszej przeszłości, o zdarzeniach z tego
tego spotkania już trwającego dość długo sztuki i nowoczesnych technologii. No za tym stoi takie przekonanie, myślenie analogiczne, prawda? Że o przyszłości można ostrożnie mówić na podstawie analizy przeszłości, prawda? No tu jest pewne założenie, no tam powiedzmy tak filozoficzne, że istnieje jakaś analogia, że można myśleć analogicznie, ale też istnieje tu już najgłębsza warstwa tych moich założeń, takie filozoficzne przekonanie wyrastające z personalizmu czy szerzej antropologii chrześcijańskiej, które no, głosi, że człowiek ma jakąś wspólną naturę ludzką, że ludzie mają wspólną naturę ludzką, powszechną, uniwersalną, a poszczególna jednostka jest osobą, czyli jest podmiotem, jest kimś wolnym, który podejmuje wolne decyzje, niezdeterminowany przynajmniej całkowicie, czyli także wpływy zewnętrzne techniki jakby nie są decydujące. Prawda? Duch twórczy człowieka jednak jest czymś ważnym. No i już ostatecznie już w wyrazie chrześcijańskie, no skoro człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to są jakieś pierwiastki dobra, jakaś skłonność do czynienia dobra, prawda? Nie tylko elementy zła czy samodestrukcji nawet. No więc te założenia stoją no, u początku tego, że może jakieś wnioski wyciągniemy z przeszłości. Teraz jako, bo trochę nie znam się na technika, no, ale trochę się znam z powodów zawodowych na sztuce nowoczesnej, polskiej, czy nawet szerzej europejskiej, głównie literaturze, ale nie tylko, bo się zajmowałem innymi. No, nawet pisywałem kiedyś o filmie, bardzo muzykę lubię, kocham sztuki plastyczne. Jak się spojrzy tak z perspektywy trochę dłuższej na to, co się wydarzyło w XX wieku, na styku sztuki i techniki, no to rzuca się po pierwsze jakby fakty, wielkie zjawiska, na razie się bez ocen czy apriorycznych założeń. W XX wieku powstała nowa sztuka, to jest film. To jest w całych dziejach ludzkości, to nazwisko wyjątkowe, ponieważ przez tysiąclecia był pewien wąski jakby repertuar sztuk, prawda? Wiemy, że na sztuki plastyczne, bo są malowidła naskalne, gdzieś w jaskiniach archeologowie już się datują no, nawet na 20 parę tysięcy lat. No, oczywiście dyskusje się, czyli sztuki plastyczne były zawsze. Muzyka na pewno, człowiek śpiewał, jakieś pewnie instrumenty tworzył, czy przynajmniej jakieś perkusyjne, które wybijały rytm. Taniec był od początku jakimś elementem ludzkiej rzeczywistości. I formy teatralne, chociażby związane z działaniami religijnymi, obrzędami religii. I tu nagle w XX wieku powstaje nowa sztuka, wspaniała sztuka, która mogła powstać tylko dzięki rozwojowi techniki, a wcześniej nauki. Prawda? Dzięki powstaniu takich możliwości, że kamery mogły rejestrować ruch, sekwencje obrazów poruszających się, prawda? Bo świat jest ruchomy. Sztuki plastyczne, wspaniałe, tylu geniuszów malarstwa, rzeźby było, ale oni tam nie było ruchu, prawda? Starali się swoimi umiejętnościami jakoś ten ruch naśladować. Nie. To jest coś innego, ta sztuka filmowa i nie tylko jej narodziny jeszcze w końcu XIX wieku jako taki techniczny wynalazek, ale potem cały rozwój języka artystycznego, estetyki filmu był sprzężony z odkryciami technicznymi. Bo potem się pojawił dość szybko film dźwiękowy. No też, prawda, dzięki pewnym... I ta sztuka filmowa się wzbogaciła, no niewątpliwie. Możemy podziwiać kunszt aktorski aktorów niemego filmu, no ale jednak ludzie mówią, świat jest dźwiękowy, przyroda wydaje dźwięki, świat stworzony przez ludzi dźwięki. Potem film kolorowy powstał. No, też wzbogacił i funkcje takie realistyczne, mimetyczne sztuki, bo świat jest kolorowy i film kolorowy lepiej oddaje, czy funkcje ekspresywne, kolor ma pewne działanie. Więc sztuka filmowa się rozwija, a w ostatnim czasie szczególnie może po stronie odbioru, upowszechnienia były bardzo wydarzenia ważne. No, cała ta technika wideo, a potem komputerowe, to zjawisko, że można filmy z łatwością nagrywać, prawda? Czy kupując kiedyś tam te
wideo nagrania, czy dzisiaj ściąganie z internetu. Bardzo tanio i bardzo szybko można skompletować jakąś wideotekę, kinotekę, prawda? Tradycyjnie taką jakby bibliotekę filmową. To jest zupełne zjawisko rewelacyjne, zwłaszcza w odniesieniu do filmu, bo jeśli tak za mojego życia, to nie można było, można było mieć wspaniałą bibliotekę, ale nie filmotekę, prawda? To tylko instytuty sztuki filmowej, archiwa miały zbiory sztuki. No naprawdę praca krytyka filmowego, historyka filmu była bardzo ciężka, bo on nie mógł sobie sięgnąć w domu czy w gabinecie na półkę, tak jak historyk literatury książkę otworzyć i analizować, prawda? To trzeba było mieć aparaturę. Więc to po stronie odbioru, i to jest dobra rzecz, to demokratyzacja, dostęp, umożliwienie dostępu zwykłym ludziom, normalnym, do sztuki filmowej, do wielkiej, prawda, i znów to ich wybory, oczywiście, no, nie zawsze są roztropne i na poziomie artystycznym, ale jako pewien zjazd, tu, to jest jak też moja teza, jakby rozwój techniki, technika nie ma immanentnych pierwiastków zła, prawda? Nie ma takich mechanizmów, które automatycznie jakby zło wywołują. To od ludzi, którzy się posługują techniką. Tak było do tej pory, prawda? To zasada analogii. Tak było do tej pory. No ale jak mówię, to moje założenie filozoficzne, trochę konserwatywne, ja bym nie mógł, prawda, być konserwatystą czy personalistą, gdybym nie zakładał, że właśnie istnieje natura ludzka i ludzie i w przyszłości będą jakoś rozsądnie postępować, prawda? Więc tu nastąpiło to upowszechnienie, każdy może sobie dalej i duch twórczy, duch sztuki nowoczesnej reagował dobrze na inne jakby wyzwania technik. Powstało radio. To powstało też teatr radiowy, czy nazywany tam teatrem wyobraźni. W ogóle nowy gatunek słuchowiska radiowego. To coś zupełnie innego też. To nie tak rewolucyjne już jak powstanie filmu. To nie jest zawaga sztuki. Ale jest jakiś gatunek, prawda, słuchowiska. Bo wcześniej może być analogię, że w teatrze było takie, no, w sztuce teatru powiedzmy, zjawisko sztuki mimicznej. Czyli że bez słów, tylko mimika. Ważna gestyka. No tutaj w teatrze radiowym tylko dźwięk, prawda? My nie widzimy aktorów. Tylko ich i radio wpłynęło. No potem inne, no nawet na tradycyjne sztuki, ale tu już po stronie bym tu widział upowszechniania. No literaturę łatwo czytać, bo nakłady książek wzrosły, bo łatwo można drukować. No melomani, miłośnicy muzyki, no mogą sobie dzisiaj w swoim mieszkaniu, w pokoju korzystać z całej muzyki światowej, prawda? No, te CD są tanie i powszechne, ale można podobno z internetu ściągać. Czyli to też jest dobre zjawisko. No można obcować ze sztuką światową, tu z muzyką. Już coraz lepsze reprodukcje dzieł sztuki, malarstwa nawet. W książkach czy poprzez internet, no to jest wszystko bardzo pozytywne. Ale miało to też i negatywy, no bo jeżeli tak się świetnie na przykład film rozwijał, to on zagospodarował jakąś przestrzeń. To wtedy, to jest naturalne, bo człowiek ma ograniczony czas, jakieś możliwości percepcyjne, to mniej czytano książek, na przykład mniej jednostka, prawda? Jak się pojawił film, czy nowe techniki jakieś związane z internetem i na pewno mniej czytał, rzadziej chodził do teatru, czy na koncerty, na wystawy, bo łatwiej było mu to poprzez media odbierać. Niewątpliwie. W liczbach bezwzględnych, prawda, socjolog by powiedział, no nie jest tak źle, bo wcale to nie jest zjawisko też negatywne. Przecież produkcja książek jest o wiele większa teraz niż 50-100 lat, czy w XIX wieku. No wiele książek się drukuje. Nawet pewnie teatrów jest więcej rozmaitego typu na świecie niż przed epoką taką rewolucją. No ale to oczywiście procesy takie, że demografia w tym wieku, dynamiczny rozwój, a w drugiej połowie eksplozja demograficzna, że analfabetyzm ustępował, upowszechniała się wiedza, no dlatego. Niemniej, tutaj tak, jeżeli chodzi o jakiegoś konsumenta sztuki, tak powiedzmy, to rzeczywiście te nowe sztuki z filmem na czele, czy potem telewizyjnymi wyzyskami, one trochę odbierały, odebrały prestiż jakby literaturze. To niewątpliwie, to jest, prawda? Film jest popularniejszą sztuką w rozmaitych formach, czy w czasach
mojej tam dojrzałości czy młodości na pewno niż literatura i popularniejszy, nawet jakbym miał większe możliwości. Teatr to stał się już taką zabytkiem trochę, prawda? Czcigodnym zabytkiem. Do teatru albo się chodzi, bo wypada, prawda? No teraz to nie wypada chodzić w Polsce do teatru, ale tak w kulturze zachodniej no, wypadało. No, była garstka elitarna, prawda? Koneserów, tak. Ale to się zmieniło. Także, proszę Państwa, tak. No, na ten rozwój techniki i pojawianie się możliwości technicznych też ciekawa była reakcja różnych, czy twórców, czy instytucji, zwłaszcza tradycyjnych. No, sam na terenie myśli humanistycznej, czy sztuki oczywiście, budziły się refleksje takie sceptyczne czy negatywne. Stąd zjawisko konserwatyzmu. No, prace Ortegi i Gasseta, czy Spenglera, czy Luna Znanieckiego, no i czy twórców sztuki, Witkacego, poetów awangardowych, Eliota, no były dość pesymistyczne. Oni nie patrzyli z zachwytem na rozwój nowych technik, na technicyzację, demokratyzację, prawda? Bo oni sądzili to automatycznie z obniżeniem poziomu się, z wulgaryzacją, z szerzeniem się jakichś złych ideologii. No i rzeczywiście, tu spójrzmy. Film na przykład. Film dobrze się rozwijał w Związku Sowieckim, początkowo awangardowo, a Lenin mówił, że film to najważniejsza ze sztuk. Historycy, już jest dużo badań, pokazali, jak w dojściu do władzy hitleryzmu, czy narodowego socjalizmu niemieckiego, radio odegrało jaką rolę. A pewnie telewizja jakieś zła dużo wyrządziła, prawda? Bo umożliwiały szybkie dotarcie do wielu twórców. Więc i sami twórcy czy myśliciele dwudziestowieczni odnosili się też krytycznie. Kościół na przykład. Kościół niechętnie odniósł się do zjawiska, do powstania filmu, prawda? No po pierwsze to taka mało wartościowa sztuka, a też rozsadnych jakichś tam niemoralnych pierwiastków. Ale potem się zmieniało, prawda? Zmieniało nawet stanowisko Stolicy Świętej. W oficjalnych dokumentach takie stawało się neutralne, a wiemy, że film stworzył też wiele arcydzieł filmu religijnego, wspaniałego, chrześcijańskiego, czy w ogóle religijnego, tu w kręgu zachodnim, czy więc to było też różnie. I proszę Państwa, ja mam taką bardzo pięknie i to już w końcu lat 20. taką formułę sformułował wybitny myśliciel, niemiec, filozof polityki, filozof prawa Karl Schmitt. On powiedział tak, że zajmując się zjawiskiem rozwoju techniki, że technika jest ślepa kulturalnie. Ona sama nie, prawda? Ona jest ślepa kulturalnie, a ona jest jakby właśnie zespołem narzędzi, instrumentów. I to człowiek jakby widzi cele w imię jakiejś wartości, w których działa. Właśnie kultura. Kultury nadają jakby sens albo bezsens technice. I on pisał tak w 1929 roku, to warto przytoczyć to piękne zdanie. On widział właśnie takie nastroje, zwłaszcza wśród intelektualistów, artystów, do już pesymizmu i zdecydowanej niechęci wobec inwazji techniki na sztukę. I tak, że w moim pokoleniu nastroje były takie, że w epoce techniczności widziało się wyłącznie duchową śmierć lub bezduszną mechanikę. Ale życie nie walczy ze śmiercią, a duch z bezdusznością. Duch prowadzi walkę przeciwko duchowi. Życie przeciwko życiu. To z takiego klasycznego Schmitta epoka neutralizacji i apolityzacji. No tak, kończąc, ja bym taką metaforę, bo mówimy o sztuce, zastosował. No to, klęska alkoholizmu to nie jest głównie spowodowana przez producentów wina, piwa czy nawet innych napojów, prawda? To nie, zresztą, no byłoby to niesprawiedliwe. Te producenci wspaniałych win gdzieś w Dolinie Duero, w okolicach Bordeaux czy Jerez produkują rzeczy dobre. To dziś zwłaszcza wina czerwone, wytrawne są bardzo też zdrowe. To medycyna do tego doszło. Za alkoholizm odpowiedzialni są użytkownicy alkoholu, lekkomyślni, którzy nadużywają alkoholu, bez wyobraźni, nie mają silnej woli, ale także społeczeństwa, prawda? Bo dlaczego ci ludzie często nadużywają alkoholu? Albo są jakieś
procesy negatywne społeczne, jakieś zbiorowe depresje, prawda, tych ludzi ogarniają, tak? Klęski społeczne były. No, w nowoczesnej naszej cywilizacji, coraz mniej religijnej, lęk przeciwko upływem, z powodu upływu czasu, mojego czasu, mojego życia, lęk przed śmiercią. To zwraca ludzi do alkoholu, ale nie są winni producenci wspaniałych tam Jerez czy Bandę, prawda? Więc ja sądzę tak trochę, prawda, z techniką i sztuką. To nie sztuka. Jest jakby nie mechanizmy techniki, jakby jej immanentność jakaś energia w jej diabelska tkwiąca. Tylko ludzie, społeczności odpowiadają za to, jak się to wykorzysta. A ostatnich 100 lat to pokazały, że można w sposób twórczy wykorzystywać możliwości techniki, prawda? Tworzą w ogóle nawet całe dziedziny sztuki, gatunki, formy artystyczne. Cieszę się, że tu jestem, bo ja nie znoszę spotkań online. Jak Marek Kupczyński powiedział, że mnie tu przywiezie i odwiezie, to powiedziałem tak, zgadza się, uzgadniamy datę, jestem. Musicie tylko zapewnić, że będzie pół miasta miało moją książkę i przyjeżdżam. A to już od Państwa zależy. Nie, dlaczego nie znoszę spotkań online? Skupmy się na jednym przykładzie. Idziemy do kina, panie profesorze. Idziemy do kina. Nie. I nie. Zatrzymujemy się. Jakieś 3 lata temu w pociągu w przedziale obok mnie siedzi 2 napakowanych gostków. Jeden wyciąga z torby dysk zewnętrzny, taki komputerowy, i mówi, tu jest pojemność 1 tera, to jest 1000 giga czy więcej. I mówi, mam tu setki filmów, do końca życia ich nie obejrzę, do końca życia. A drugi mówi, ja mam takich dysków w domu ze 5 od kolegów na Kopiowa. To jest, oni są, wszystkie bogactwa kultury, pomijam, że jakie tam filmy mieli, czy może nie tylko filmy akcji, może hurtem jakieś przyzwoite dzieła skopiowali. Obejrzą je, przedyskutują je, wzbogacą swoją duchowość, mają poczucie jakiegoś bogactwa. No dobrze, wracamy do kina. Ten sam film. W kinie i oglądany w domu na Netflixie. Ile z Państwa tu ma jakiegoś Netflixa albo HBO? Ktoś może podnieść rękę, kto z Państwa z tego korzysta? No widzę, to jak się... Wszyscy, którzy się... Dziękuję bardzo Państwu. Chyba to będzie większość na sali. I teraz porównajmy sytuację. Idziemy do kina. Skupiamy się tylko na filmie. Artysta dostał nasze skupienie. Naszą uwagę. Jest pewna odświętność tej sytuacji. Czasami możemy wspólnie chłonąć film, czując skupienie innych ludzi na sali. Razem z nimi możemy się pośmiać, jeśli to jest dobra komedia, czy powkurzać, jak coś się nie powiodło. Tak? A teraz ten sam film, czy podobny, oglądamy. Gdzie oglądamy? Młodzi ludzie to oglądają na tym szajsie. To jest szajsung. Macie albo szajsungi, albo strajfony, tak? Na tym szajsie oglądają młodzi ludzie filmy. Czy oni widzą subtelności mimiki aktorów, którzy chcieli oddać delikatne poruszenia bohaterki, która przeżywa tęsknotę? Zaraz. Jaką tęsknotę? Jak w mojej młodości odprowadzało się dziewczynę do pociągu i jechała na daleko, to czekało się wiele dni, aż przyśle list czy pocztówkę. A teraz nie zdążę się natęsknić, bo co ona robi z tego pociągu? Jakiś filmik mi przysyła. Nie SMS-a, że tęsknię, kocham, bo nie zdążyła się natęsknić, tylko dostała od koleżanki filmik i ten szajs mi przysyła. Okej, dobrze. Musimy wrócić do kina, do Netflixa. Oglądamy film, robimy przerwę, zrobić herbatę, pójść do toalety, odebrać telefon, tak? Na Netflixie film nie jest przerywany reklamami.
My sami go sobie przerywamy. Ale to jest tylko pierwsza część opowieści. O drugiej będę mówił później, ale zasygnalizuję. Jak idę do kina, płacę gotówką, to w zasadzie nikt nie wie, gdzie poszedłem, co obejrzałem. Netflix wie wszystko, co oglądam. Na podstawie filmów, jakie oglądam, ma specjalny algorytm, który mierzy, jakie filmy przerywałem w trakcie oglądania, do jakich filmów nigdy nie wróciłem, do których wróciłem po tygodniu, jakie seriale oglądałem w tak zwanym binge watching, czyli w czasie weekendu oglądam cały serial, 10 odcinków na przykład, a co oglądam porcjami. Buduję sobowtóra cyfrowego moich upodobań i podpowiada mi filmy, żeby zmaksymalizować co? Czas spędzany przeze mnie przed ekranem. Robi to w ten sposób, że jego algorytmy i wiele innych algorytmów smartfonowych zaszyte są cyfrowe technologie uzależniające. Daje nam złudzenie, że to my wybieramy, bo na Netflixie jest masę poważnych filmów. Są filmy historyczne, są filmy dokumentalne, niektóre bardzo wysokiej jakości i także zawierające przekaz treści konserwatywnych, ale nie one dominują w oglądaniu. Główny przekaz to są rzeczy albo małej wartości artystycznej i poznawczej, albo nawet o dużej wartości artystycznej, ale mający przekaz kulturowy, który w pewnym sensie jest przeciw cywilizacji życia. W momencie, gdy kupujemy Netflixa, wchodzimy w macki pewnej maszyny propagandy i kontroli. Bo on wie, co oglądamy, co kto ogląda. On może napisać mapkę, w jakiej dzielnicy Przemyśla ludzie, jakiego typu filmy premiują. W Stanach Zjednoczonych podzielono rejony miasta na te, gdzie dominowali posiadacze Samsungów i na te, gdzie dominowali posiadacze iPhone'ów. Pewno się domyślacie, że posiadacze iPhone'ów dominowali w najbogatszych dzielnicach Nowego Jorku, a Samsungów w uboższych dzielnicach. Już można dopasowywać reklamy, czyli masz Samsunga, dostaniesz propozycję zakupu tańszych, mniej luksusowych towarów. Masz iPhone'a, zwłaszcza najnowszy model, dostaniesz propozycję towarów i usług, na które cię stać. Ale to nie wszystko. Czy ktoś z Państwa ma może opcję taką w Amazonie, ma czytnik Kindla albo oprogramowanie Kindla do czytania książek ma na swoim tablecie, smartfonie czy komputerze? To już jest chyba ponad 10 lat. Świetna rzecz, prawda? Amazon sprzedaje dostęp do książek. Spora część z nich jest darmowych, tak? Ale pewna pani zorientowała się, otwiera pewnego ranka ten czytnik, a tam miała 200 książek, z tego połowę przeczytanych. I nie ma nic. Dlaczego? Amazon jej wszystko skasował. Dlaczego? Bo poza tym, że miała tam 180 książek opłaconych, od koleżanki nielegalnie skopiowaną książkę tam włożyła. I uznali, że ona, mając nielegalną, złamała warunki umowy, które ona kliknęła, nie czytając wielostronicową umowę, i wszystko skasowali, za co zapłaciła. O czym tu mówimy? O władzy nad urządzeniem, które masz. Ja jestem technosceptykiem, o tym możemy później porozmawiać, bo ja chcę wrócić do kultury jeszcze, dlatego, że wcześniejsze technologie, jak coś kupiłeś, to było twoje, nikt nie mógł ci się w to wchrzanić. Może krótka opowieść o traktorach kanadyjskich firmy DIR i o inteligentnych rolnikach ukraińskich, bo to niedaleko. Te traktory mają oprogramowanie w ramach internetu rzeczy i one są takie mądre, że jak zbliża się okres wymiany jakiegoś oleju, czy powiedzmy
klocków hamulcowych, to on powiadamia serwis, tamci kontaktują się z rolnikiem i przyjeżdżają. Ale jest tak sprytnie zrobione to oprogramowanie, że nic samemu rolnik nie mógł naprawić. Jesteś rolnikiem ukraińskim na ogromnej farmie, są żniwa i coś się psuje. I dopóki nie przyjedziesz serwis, nic nie możesz zrobić. Więc ukraińscy informatycy, w innych krajach było podobnie, zhakowali ten software albo wymienili go, żeby przywrócić władzę właściciela nad opłaconym przez siebie urządzeniem. Do tego wątku ja będę, jeśli nam czas pozwoli, wrócę, ale wróćmy do czytnika Kindle i książek, powieści. On sprawdza, jakie książki ludzie czytają, ciurkiem, w ilu porcjach, kiedy przerywają lekturę. I model sztucznej inteligencji bada, jaka narracja jest w miejscach, gdzie ludzie robią przerwy w lekturze. No bo jak jest akcja jest fascynująca, to nawet siusiu nie pójdziesz zrobić. Bo czekasz, czy ona mu pozwoli się pocałować, czy nie. Czekasz, a to może trwać ileś stron. Jeśli dziewczyna wie, jak to sprawę poprowadzić. Tak? I teraz na podstawie analizy tego, jak ludzie wchodzą w interakcje, w zakupione treści książek, które tylko częściowo są ich własnością, można budować modele, jak najlepiej pisać powieść sensacyjną, jak najlepiej romans, jak najlepiej powieść historyczną. I niektórzy twórcy już współpracując z wydawcami. Niektórzy twórcy, nie wiem, czy to nie jest wina, u mnie w gardle nie jest taka konstrukcja, może mi mikroprocesor zainstalowali. Moja wina, czyli mamusia dała mi złe struny głosowe. Znowu na moją mamę to jest. I mamy sytuację, w której za pomocą, wspomagając się sztuczną inteligencją jeszcze starszej generacji, można budować przy ich pomocy, niedługo ona to zrobi sama, już teraz opowiadania pisze, nieodróżnialne od ludzkich, nie dające się, nie będące żadnym plagiatem, będzie mogła pisać książki dopasowane do psychiki różnych osób. Bo w świecie cyfrowym każdy z nas może mieć swojego sobowtóra cyfrowego. Na podstawie śladów, jakie zostawiamy, a my nie musimy nic pisać. Jak ja piszę SMS-a do Marka Kuchcińskiego, Marku, zwróć uwagę na tą analizę, bo jak nie przemyślimy tego procesu, to przegramy wybory. Ktoś nie musi w ogóle treści naszej komunikacji czytać, tylko sprawdza, jak często komunikuję się z tym, jak często z tym, jak często z tym i buduje sieć moich powiązań. Ale on, ten system śledzi wszystkie formy aktywności. W momencie, gdy rano włączam komórkę, czy wyłączam ją z trybu lotniczego, on to ustala. Buduje model moich zachowań. Nie podsłuchując żadnej rozmowy, może ten system, i to się dzieje, ustalić, kto z moich rozmówców w ciągu tygodnia jest moim współpracownikiem z pracy, kto jest moim bliskim przyjacielem, kto jest moim małżonkiem lub partnerem, kto jest moim dzieckiem, bo z inną częstotliwością, w różnych cyklach doby i tygodnia się komunikujemy. Jak powiedział mi pewien kolega z jednej z tajnych służb, jeśli mamy pewnego gościa podejrzewanego o jakieś nieczynne czyny i ma kontrolę billingów, czyli sprawdzamy tylko jego połączenia. Nie podsłuchujemy go. I widzimy, że jest taki numer, na który dzwoni tylko wtedy, jak nie jest w domu. To co sobie myślimy? A już tam ktoś szybko pomyślał sobie. Nic nie więcej nie trzeba wiedzieć. Jest numer, na który dzwoni tylko wtedy, jak go nie ma w domu. No. Nie trzeba słuchać. A teraz, a może kochanek? Żony się boi. No i teraz, proszę Państwa, w ten sposób się buduje sobowtóry cyfrowe. Sobowtór cyfrowy potrafi odsłonić nasze najbardziej skryte pragnienia i lęki.
Sobowtór cyfrowy jest bardziej prawdziwy niż to, co powie o nas najbliższa osoba, bo przed najbliższymi też ukrywamy różne rzeczy. Czasami, bo coś mamy za skórą, czasami nie chcemy naszymi troskami bliskich ludzi obciążać, tak? A przykładowo, pewien pan dostał maila z firmy, to głośny przypadek sprzed dobrych chyba 7 lat, z jakiejś firmy proponującej mu rabat na wyposażenie pokoju malutkiego dziecka. On mówi, z jakiej paki? Się okazało, że jego córka, korzystając z jego konta, z jego komputera, przeglądała różne produkty, była w ciąży, on o tym nie wiedział i ona przeglądała różne produkty dla młodych matek. A algorytm ustalił, że myślał, że to jest on, że on będzie zainteresowany wyposażeniem pokoiku dla małego dziecka. Teraz, sobowtór cyfrowy to jest taki model człowieka, który umożliwia odczytanie jego najgłębszych potrzeb, marzeń i lęków. I mając takie sobowtóry cyfrowe w dużej ilości, możemy dopasowywać przekaz kulturowy, film, także muzykę, plastykę do psychiki różnych ludzi. I żeby już zakończyć ten pierwszy mój głos, proszę Państwa, dostępne dzisiaj także dla Was nieodpłatnie programy sztucznej inteligencji zamieniające tekst na obraz, czyli wy piszecie, co ma być namalowane. Sztuczna inteligencja, jeśli dostatecznie dokładnie dacie jej zadanie, daje obraz, którego warsztatowo większość artystów nie jest w stanie zrobić, bo ona korzysta z dorobku plastycznego, całego bogactwa ludzkości i może w stylu różnych artystów, w różnych klimacie, z maksymalną precyzją warsztatową pewne rzeczy zrobić. Dlatego niektórzy mówią, że nadchodzi koniec sztuki, na przykład sztuki plastycznej, bo wystarczy, że ktoś ten nie ma żadnego talentu graficznego, wyczucia perspektywy, ale ma pewne pomysły, pewne wizje, odpowiednio zleci systemowi sztucznej inteligencji, żeby to zrobiła i ona potrafi tworzyć dzieła oszałamiające. Bodaj rok temu wstrząsem dla części świata plastycznego było, gdy program napisany, obraz namalowany przez program Stable Diffusion wygrał konkurs plastyczny. Jurorzy nie wiedzieli, że to był utwór, że to był obraz przez sztuczną inteligencję zrobiony. Gdy już szereg lat temu, jeszcze przed najnowszymi modelami, wybrano wybitnych krytyków sztuki muzycznej i dano im 9 utworów i powiedziano, ustalcie, które zostały napisane przez człowieka, a które przez sztuczną inteligencję, to oni się różnili. Jedni wskazywali na te, nie te, to mógł tylko człowiek, tamto, to są takie płycizny, to sztuczna inteligencja. Krytycy nie byli między sobą zgodni, a szczęki im opadły, gdy dowiedzieli się, że wszystkie te utwory napisała sztuczna inteligencja. Dziękuję. No, a ja wracam znowu do historii, żeby Państwa trochę tak podnieść na duchu. A nawet, jakie przygotowałem cytaty, które zabawne i barwne. Mianowicie, przepraszam, takie przypuszczenia, entuzjazm, pewien pesymizm, niechęć do tego spotkania sztuka technika, to trochę do entuzjazmu. Bo były takie entuzjastyczne już ponad 100 lat temu, na początku XX wieku, takie pojawiały się koncepcje, teorie, właśnie, że nadzieja, to jest jakby odwrotność, ale podobna, prawda? Że nadzieją rozwoju już takiej tej dekadenckiej trochę sztuki właśnie przełomu stuleci, XIX jest właśnie jakby rozwój techniki i jakaś synteza środków technicznych i sztuki.
Ale dajcie futuryści, zwłaszcza włoscy futuryści, stworzyli, byli entuzjastami i techniki. I no nawet dzisiaj, jak się czyta, to i ciarki przechodzą i śmiech bierze. No ja tylko przeczytam Państwu, bo taki zabawny. Sam Marinetti pisał tak, prawda? Oni byli, we Włoszech się to narodziło, w kraju wielkim, dorobku kulturalnym, pełnym arcydzieł, zabytków. Boże, dlatego ten największy, pierwsza fascynacja rozwojem techniki była właśnie we Włoszech, bo Włochy odczuwały, społeczeństwo, swoje zapóźnienie, drugorzędność. Nie było ani imperium kolonialnym jak Anglia czy Francja, ale nawet nie miały takie, bo jakieś tam skrawki tam pustynnych krajków w Afryce Włosi dopiero zdobyli, a to nawet Portugalia czy maleńka Holandia, która Indonezja, prawda, była większa, a po drugie Włosi miały też komplet, bo technicznie, przemysłowo na przykład do Niemiec mieli odległość. I ci futuryści jakby, to była ich taka funkcja społeczna, wstrząs taki, dokonać wstrząsu duchowego, prawda, żeby ci Włosi nie delektowali się swoją przeszłością, sztuką tradycyjną, tylko żeby zaczęli właśnie taką nowoczesną, techniczną, twardą sztukę. Prawda? I oni tak piszą. No oczywiście chcieli, jak pamiętamy, tam ze szkoły podpalać biblioteki, akademię zbombardować, muzea zatopić. I o swoim kraju, Włochach, który podziwiamy do dzisiaj, Włochy dla futurystów, cytuję, krajem umarłych, olbrzymią Pompeją, która cierpi na narośl rakową profesorów, archeologów, oprowadzaczy cudzoziemców i antykwariuszy, rynkiem tandeciarzy żyjących za pieniądze i turystów i tak dalej, prawda? A te piękne miasta swoje, które no na szczęście do dzisiaj miliony turystów odwiedzają i podziwiają tą sztukę, to nazywali Florencję, Rzym, Wenecję ropiejącymi ranami półwyspu. A nawet Państwa przygotowuję, jak przeglądając antologię futuryzmu, natknąłem się na takie prorocze. Oni już, jak mówię, na początku XX wieku, ponad 100 lat temu, snuli takie wizje, tylko w innej tonacji, optymistycznej, człowieka maszyny, że powstanie, że oni byli tak zafascynowani wynalazkami technicznymi w XIX wieku, też wspaniałymi, prawda, że powstanie jakiś człowiek zwielokrotniony, wzmocniony, taki człowiek maszyna. Tylko że, prawda, tu raczej ciarki przechodzą, bo tak mówili znów Marinetti. On wieścił, mówił on nadchodzącą, nieuniknioną identyfikację człowieka z motorem. I należy przygotować już, ułatwiając i doskonaląc nieustanną wymianę intuicji, instynktu i celowej dyscypliny. Wymianę, którą większość ludzi całkowicie ignoruje. Ale ten mechaniczny typ, tak, mechaniczny, nieludzki typ skonstruowany dla wszechobecnej szybkości okaże się rzecz naturalna, okrutnym, wszechwiedzącym i walecznym i zostanie wyposażony w nieoczekiwane organy. Prawda? No, nie, do dziś się nie spełniło. No, ponad 100 lat minęło. Miejmy nadzieję, że może dzisiejsze koncepcje, przypuszczenia też się nie spełnią. Właśnie no, wierząc w tą, myśląc analogicznie, wierząc w te możliwości człowieka, natury ludzkiej, które nie tylko są destrukcyjne, autodestrukcyjne, ale też jakieś tu. I taka ogólna uwaga, pan profesor się pewnie zgodzi też, ale jest zastanawiające, że to docenianie, a nawet przecenianie wpływu techniki w ogóle na życie społeczne, czy na kulturę, czy sztukę, to jest takie zjawiska właśnie w społeczeństwach, w takich nurtach ideowych właśnie no, dość rewolucyjnych, materialistycznych, prawda, no już ci futuryści. Futuryści byli właśnie takimi właśnie materialistami. Duch, czy tam duch ludzki był, religia także, ale i demokracja, to były jakieś elementy zła. No także marksiści w XX wieku, oni bardzo doceniali technikę.
i wpływ techniki, i tu pokładali nadzieję, wpływ techniki na mentalność człowieka, na przemiany społeczne, bo dla nich technika to były jakby no to, co nazywali siłami produkcji, prawda, stosunkami produkcji, a jak stosunki produkcji, no to właśnie to, no, moje młodości, nie wiem, czy profesora, prawda, wiedza, a stosunki produkcji są decydujące, bo one tworzą pewne układy społeczne, one decydują o pewne, a z kolei kształt społeczeństwa determinuje, jaka jest kultura sztuka, jaka jest nadbudowa, prawda, oni przecież, ale to i w refleksji teoretycznej to by bardzo czasami inspiracje marxistowskie przynosiły ciekawe wnioski, bo jeden z takich pierwszych uczonych, który zajmował się wpływem właśnie techniki, reprodukcji tymi zjawiskami, że każdy ma dostęp do takiej, to był Walter Benjamin, taki niemiecki, skomplikowany, bo trochę komunista, ale taki Żyd, który i kabałą się fascynował. No, i ten Benjamin, ale to właśnie, on właśnie jeden z pierwszych pisał o twórcy jako wytwórcy, o sztuce w epoce mechanicznej. No więc ja myślę, że to jest ciekawe, tak, i ta fascynacja techniką, albo pozytywna, entuzjastyczna, albo pesymistyczna, była też w krajach takich zacofanych technicznie. No wtedy we Włoszech, prawda, bo futuryści, w Rosji, która dokonywała rewolucji społecznej, ale tu technika miała im pomagać. To takie mi się nasuwają uwagi i miło poczytać te straszne zdania futurystów, które się no, jeszcze nie sprawdziło po 120 latach. Ale sprawdzają się inne rzeczy. Nawiążę, panie profesorze, do motywu, którym pan podniósł w pierwszym głosie, mianowicie do demokratyzacji sztuki. Można to rozumieć co najmniej na dwa sposoby. Nie trzeba mieć pieniędzy, żeby lecieć do opery włoskiej czy nowojorskiej, i można w dobrej jakości na DVD czy w transmisji internetowej obejrzeć ten koncert. To wprawdzie nie to samo co tam, ale jak się ma dobry sprzęt, to w sensie akustycznym przeżycia mogą być wartościowe. Tylko że ogromna większość ruchu w internecie to nie jest muzyka klasyczna. To nawet nie jest muzyka. Wie pan co jest? To jest porno. Ogromna większość ruchu w internecie to jest oglądanie pornografii. I to angażuje energię psychiczną ludzi młodszych i starszych. Nie wiem, czy jeszcze w moim wieku i pana tutaj chyba już nie, ale o wiele bardziej niż kontakt z sztuką wysoką. Drugie negatywne zjawisko demokratyzacji to jest takie, że każdy może być twórcą. Jak się przegląda niektóre podcasty, debaty, występy osób, a to grałem na gitarze, a to na saksofonie, a to na czymś innym, to można dojść do wniosku, że mamy nadmiar twórców i deficyt widzów. Audytorium się skurczyło. To nawet widać w planie konferencyjno-naukowym. W zeszłym roku uczestniczyłem na forum w Krynicy. Na panel był poświęcony właśnie nowym technologiom. Był prowadzący panel 6 panelistów i 5 osób na sali, czyli było 7-5. Prawda? I takie sytuacje się powtarzają coraz częściej. Już nie mówię o tych konferencjach online'owych, bo jak było online'owe zamknięcie szkół, to mój syn wtedy chyba w trzeciej klasie ogólniaka mówi: hura, korona, wakacje. I na czym polegało nauczanie? Pani nauczycielka łączy się z uczniami, oni mówią: jestem. Następnie na tym samym komputerze albo na drugim przełączają się na jakąś grę i grupa 5 uczniów gra, prawda? I jednocześnie komunikują się na jakimś czasie jeszcze z kimś innym. A niektórzy z nich nawet zrobili krótkie filmiki, które leciały, że wyglądało tak, że co pewien czas kiwają głowę. Taka zapętlone 60 sekund, jakby słuchali tej lekcji. Jak pani tam wołała, to się aktywowali
u niej to było. A jak się wkurzyli, ponieważ to była klasa informatyczna, to wyrzucali panią z lekcji online. Ale, ale wróćmy jeszcze do tych artystów. Każdy może być artystą. Tak, efektem był taki w którymś momencie, zanim pod naciskiem społecznym YouTube pewnymi algorytmami to ograniczył, pojawił się patostreaming. Na przykład skierowane do dzieci filmy pokazujące żygające dzieci. Dzieci oglądały to z fascynacją i próbowały to naśladować. Albo sceny na żywo z rodzin naprawdę patologicznych, gdy ludzie się wyzywają, żyją w brudnych, zasyfionych mieszkaniach, nie szanują, są przejawy przemocy domowej i to też było pokazywane. I to też współtworzy wzorce kulturowe. Ci patostreamerzy się czuli artystami. Oni mówimy jakąś prawdę o naturze ludzkiej. Czyż nie, panie profesorze? Nie, no to ja jeszcze dodam, jeszcze dorzucę jakby nowe argumenty do terenu literatury. Dzisiaj każdy, nie tylko prawie każdy jest twórcą literatury, ponieważ prowadzi się tak, blogi to się jakby nazywa, prawda? Czyli to dawniej był dziennik taki, dawniej ludzie zapisywali w dzienniku jakieś swoje uwagi, ale to większość to w ogóle prywatnie jakieś swoje tam przeżycia, może kiedyś z myślą, że po ich śmierci będzie, nawet pisarze na ogół prowadzili te dzienniki prywatnie, a dopiero kiedyś tam po śmierci, to dopiero właśnie w XX wieku, w połowie zaczęto publikować takie właśnie dzienniki prowadzone na bieżąco, notatki publikować, a w Polsce od czasów Gombrowicza, czyli lata 50. XX wieku, prawda? Natomiast teraz każdy jest takim autorem, twórcą diarysty. Każdy sobie, prawda, i to komunikuje do świata całego. Nie wiadomo, kto to czyta. Nie, właśnie ja jako taką ascezę prowadzę. Nie prowadzę. Ja tam dziennik prowadzę tradycyjny, zapisuję tam ręcznie taki dziennik, ale to jest upowszechnienie. Absolutnie. No, poza tym ja się zajmowałem jak badaniem krytyki, trochę krytyką, prawda? To była kiedyś krytyka literacka, artystyczna, szalenie elitarna działalność. Na przykład w stowarzyszeniach twórczych, tam Stowarzyszenie Pisarzy, Związku Literatów, krytycy stanowili najmniejszą grupę. No, o wiele więcej poetów, prozaików, nawet reporterów, dramaturgów. Teraz też każdy człowiek jest krytykiem, bo sobie wypowiada się o literaturze, ale o tym, co zauważył, jakichś filmach, jak do teatru trafił, co się obejrzał i to publikuje, prawda? I to właśnie jakby teoretycznie jakby do świata, no bo poprzez do wielu ludzi. Czyli to się uważa. Tylko no, tu jest jakby nasza perspektywa taka jest trochę profesjonalna, nie do przezwyciężenia, ale dobra, bo nadaje dynamikę dyskusjom w życiu intelektualnym. Inaczej na to patrzy może socjolog, politolog, inaczej historyk kultury, sztuki, bo... Muszę małe wprowadzenie, potem o tą kulturę pana spytam, dobrze? Otóż, czy ktoś z państwa jest youtuberem, nadaje swoje jakieś filmy, podcasty, wideoblogi? Kilka lat temu, nie wiem, czy te badania są aktualne, gdy pytano polską młodzież z ostatnich lat podstawówki i pierwszych szkół ponadpodstawowych, 60% mówiło, że chciało być youtuber. Mówi coś, co nie wymaga wielkiego wysiłku do kamery. Jeśli jest atrakcyjne, to ma tysiące, setki tysięcy, a w niektórych przypadkach miliony oglądających, miliony lajków. Wtedy dostaje dużo reklam. I jak ma duże audytorium, to firmy do niego się zgłaszają, żeby w różnym trybie je reklamował ich produkty. Ubrania, gadżety elektroniczne, to może być taki produkt, jak w czasy na jakiejś egzotycznej wyspie. On tam jedzie, pokazuje, jak jest super atrakcyjnie. Pokazało się, że puszczenie na 5 dni takiej osoby, nawet zapłacenie kosztów, które ma dotarcie do iluś milionów ludzi, opłaca się w tej firmie. I ci młodzi ludzie myślą, że jak masz szczęście, osobowość, pomysły, to będziesz słynnym youtuberem, bo myślą, że to wszystko jest takie spontanicznie. To zostało przeanalizowane. Jak pewien youtuber, który miał miliony oglądających, zaczął
się nawrócił i zaczął lansować wartości chrześcijańskie, to mu zasięgi, czyli znacząco spadły z dwóch powodów. Pierwszy powód, firmy, które dawały mu reklamy, gdy mówił o wolnej miłości i zmianie tożsamości, o genderowych rewolucjach i mniejszościach, odcięły mu zasilanie, a algorytmy YouTube'a, od których zależy widzialność jego nagrań, też przestały mu dawać fory. To wszystko jest zarządzane przez potężne firmy. To nie jest spontaniczna, wolna gra idei, że przebijają się najbardziej atrakcyjni, tylko ci, którzy chcą iść na współpracę z pewną maszyną wojny kulturowej, która jest przeciwko tradycyjnym wartościom, jak rodzina, przeciwko patriotyzmowi i przeciwko religii. Żebyśmy byli świadomi, że nowe technologie są wykorzystywane jako płaszczyzna prowadzenia pewnej ofensywy kulturowej i po jednej stronie są big techy, potężne podmioty technologiczne i inne, a po drugiej stronie są ludzie i państwa często mniejsze i o wiele słabsze od Polski. To jest kontekst, w którym propagacja dzieł kultury. Co z tego, że mogę w YouTubie z pewnie dużym nakładem środków odwiedzić najwspanialsze muzea świata i znaleźć na przykład dobre, do wysokiej jakości oprowadzenia po galeriach, gdzie ktoś ładnie kadruje obraz i go komentuje. Co z tego, że nawet jak to jest w nieznanym mi języku, to ja mogę włączyć automatyczne tłumaczenie i zobaczyć, co przewodnik włoski w galerii Uffizi we Florencji mówił, tak? A skoro ułamek z nas sięga po to, a większość sięga po produkty mało wartościowe, bo moje przypuszczenie jest takie, panie profesorze i panie senatorze, że te nowe technologie, wbrew temu, co mówił zacytowany przez pana Carl Schmitt, one nie są, technika jest ślepa kulturowa, nie. One są tak skonstruowane, trochę o tym w tej książce jest powiedziane, żeby umacniać tą niedobrą, słabą, leniwą stronę człowieka, a te dzieła sztuki, które wymagają ambitnego odbiorcy, są w tych technologiach na straconej pozycji. Pociągnę ten wątek. Wczoraj byliśmy z prezydentem Dybciakiem w Dubiecku. Mieliśmy podobny, szanując proporcje, panel poświęcony Fredrze. Otóż ten ziomek nasz, nieodległej od Dubiecka, nie wiadomo, przecież spędził dzieciństwo. Pisząc jedną z ostatnich swoich komedii z Przemyśla do Preszowy, komentował tę komedię w listach do kogoś. Komedia jest o tym, że na dworcu w Przemyślu spotkają się dwie pary. Mąż z nową żoną, jego była żona z nowym mężem, który jest mężem tej nowej żony, tego pierwszego. Jadą do Pryszowy i komentuje komediopisarz, to jest mowa XIX wieku. Czy grozi nam ta nowinka techniczna, jaką jest kolej żelazna? Że jak wsiądziemy w tym Przemyślu, to się musi wszystko dokonać do Preszowy. Do Preszowy, wtedy była Preszowa. Do Preszowy. To ile czasu trwała podróż? Znaczy, trwała kilka godzin. Ale mówi tak, przecież to jest nieludzkie. Jak jechałem bryczką, to mogłem się zatrzymać. Mogłem się przespać gdzieś w jakimś zajeździe. Mogłem zmienić trasę, a tu nie mogę. Jestem skazany przez tę technikę na dokończenie tego, co zacząłem i dlatego ta sztuka jest sknocona. Tej refleksji życzę prelegentom naszym i Państwu i cieszę się,
że na pytanie pana profesora Zybertowicza, czy ktoś tutaj jest youtuberem, nikt nie podniósł ręki. Szczęśliwe Podkarpacie. Pora, proszę państwa, żeby sięgnąć do książki pana profesora Zybertowicza, bo tu mamy rozwinięcie i odpowiedź na wiele pytań, które się w naszych głowach rodzą, w mojej też, ale już nie chcę tego przedłużać.